Jesteśmy na 12. edycji festiwalu LGBT w Warszawie, tym razem w Warszawie w Kinotece. Proszę powiedzieć, czy Wy osobiście wspieracie środowisko LGBT i dlaczego? Jak najbardziej wspieramy to środowisko LGBT. W czerwcu nawet na blogu były sesje poświęcone właśnie społeczności LGBT, bo jak wiadomo miesiąc czerwiec jest to miesiąc społeczności LGBT, dlatego chcieliśmy oddać hołd tej społeczności i zrobiliśmy kolorowe stylizacje w kolorach tęczy. Zanim tutaj przejdę z kolejnym pytaniem do Antka, jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że nie tylko wspiera środowisko LGBT, ale dzisiaj miałem okazję wiele wywiadów osobiście nagrać właśnie z osobami z grona LGBT. Powiedz Anliko, czym się różni się środowisko LGBT od każdego innego? Czy to jest takie samo środowisko, czy jest zupełnie czymś nienaturalnym? Myślę, że to jest takie samo środowisko jak hetero, też bardzo wartościowi ludzie, często bardzo uzdolnieni artystycznie, kolorowe ptaki często nazywani, bo jak wiadomo lubią nosić kolorowe włosy, tęczowe ubrania, to ich wyróżnia. Myślę, że są to bardzo wartościowi ludzie i patrząc na obecną sytuację w polityce, która teraz ma miejsce, bardzo jest mi szkoda tych osób, że jest na nich taki duży hejt, na przykład w religii, w chrześcijaństwie, wśród księży. Niestety jest nagonka na tą społeczność, co mi się bardzo nie podoba i dlatego też odeszłam od tego kościoła, między innymi ze względu na ten aspekt nietolerancji innych właśnie grup, jakim jest grupa LGBT. Nie mogę u Ciebie, Anku, nie zapytać, ponieważ jesteś stylistą fryzur, gwiazd i celebrytą. Często Ciebie wiele osób postrzega, że jesteś gejem, mimo że nie jesteś gejem. Masz dziewczynę, która stoi tutaj obok Ciebie. Narzeczoną nawet. No i nawet narzeczoną. I powiedz, jak Ty się czujesz, kiedy Ciebie określa się, że jesteś gejem, jest złe podejście do Ciebie. Co Ty uważasz na ten temat? Powiem szczerze, że mi to w ogóle nie przeszkadza. W moim środowisku takim artystyczno-fryzjerskim bardzo dużo jest osób o takiej orientacji, dla mnie to nie ma żadnego problemu, a to, że ktoś mnie określa tak czy tak, to nie ma dla mnie to kompletnie żadnego problemu. Stylizuję się jak się stylizuję, nie boję się kolorów, nie boję się ciekawych ubrań, więc to też może wpływać na to, że ktoś może mnie postrzegać inaczej niż tak naprawdę rzeczywistość wygląda, ale tak jak mówię, mi to kompletnie nie przeszkadza i wspieram też to środowisko, bo to, co się dzieje i tak zwany zespół Howera, który mają większość polityków i księży w kościele, że w większości też oni sami na przykład są tej orientacji, a te osoby bardzo mocno szykanują w mediach i nie tylko. Także mi się to kompletnie nie podoba takie zachowanie, że ktoś po prostu na swoich nadaje źle, będąc też taki sam. Sesja, którą wykonaliśmy w różnych kolorach, co to jest za sesja? No to była sesja wspierana społecznością LGBT, bo w tym roku było kolejne święto i tutaj nawiązaliśmy do tego, że przez to, że wspieramy to środowisko, w sensie tolerując to wszystko, bo to jest tak naprawdę normalność, zrobiliśmy sesję z kolorami tęczowymi, czyli to były kolory fioletowe, pomarańczowe, nawiązujące do tęczy, ale też również do czakr, które odpowiadają za nasze uświadamianie i naszą dojrzałość i naszą duchowość. Dokładnie tak było. Były to kolorowe stylizacje bardzo. Co prawda zabrakło w stylizacjach tęczy, nie mogliśmy nigdzie zdobyć, ale tak, stylizacje bardzo kolorowe i myślę, że w przyszłym roku w czerwcu również oddamy taki hołd społeczności LGBT i również zrobimy kolorowe stylizacje.